Niedługo wiosna, a jak wiosna, to czas pomyśleć o motocyklach. Dzisiaj Wam pokażemy, co mamy nowego, tym razem właśnie do motocyklu. Motocykle mamy dwa. Jeden mamy tutaj w domu. Nazywa się Yamaha Majesty. Niektórzy mówią, że to skuter, ale w dowodzie ma napisane, że motocykl. Na stacji diagnostycznej też nam tak powiedzieli. A drugi mamy taki nieco bardziej reprezentacyjny nad morzem. Kimco? Harley Davidson, proszę Państwa, możecie się cofnąć wstecz do naszego filmu. Motocykle kupiliśmy z myślą o takich szybkich wycieczkach. Oczywiście nie mamy za bardzo na nie czasu, ale w tym roku wiosną chcemy jednak pojeździć. No i to, co mamy dzisiaj, ma nam nieco ułatwić sprawę, bo w zeszłym roku, jak się wybraliśmy nad morzem na wycieczkę, to bardzo szybko zgubiliśmy drogę, bo brakowało nawigacji, wiecie, jak to jest w nowych miejscach. Także to nam ma ułatwić. Marek Wam pokaże, co takiego. U nas jak to u nas, oczywiście firma CarPride. Bo się sprawdziła. Pierwszy kupiliśmy sobie do samochodu i to było z Androidem, a tutaj mamy, tam był model CarPride'a, CarPride 903, bodajże Pro albo 903, a tutaj mamy wodoodporny, typowo do motoru, gdzieś on tutaj jest, że ma IP67, zaraz gdzie to jest, gdzieś tu było. Marek, no, tu jest, myślał, że tamten poprzedni sobie zamontuje do motoru, ale no, ostatecznie kupiliśmy nowy. Nie kupiliśmy, Madzia, myśmy go dostali. O, nie poszły na to pieniążki. Nie poszły na to pieniążki, bo tak o, firma CarPride, ja oznaczam wszystkich na Instagramie. Oznaczyłem ich. Jeśli jesteś zadowolony. Tak, jestem zadowolony, to wtedy tak, oznaczam, oczywiście. I nieważne, czy kupiliśmy sami, czy nie. Najczęściej jest to po prostu sami. No i zobaczyli moje wypociny, jak ja próbuję kombinować z tamtym modelem 903, żeby podpiąć to pod motocykl, nie? Pod nasz skuter. No i śmiali się ze mnie. Zrobiłem się chyba przykro i żal, że taką rzeźbę robię. Więc napisali do mnie, że w podziękowaniu za to, że nagrałem film sam od siebie dla nich o tamtym modelu 903, mogą mi wysłać do motocykla. Dlatego, że zobaczyli, co ja próbuję kombinować, nie? Ale zaparowało. No bo jest taka pogoda. No i mam typowy, tak jak mówię, IP67. Oczywiście ma Android Auto, CarPlay, no i na Bluetootha. Tutaj nie będziesz miał głośników i takich rzeczy, ale wkładasz sobie kartę, przykręcasz sobie tutaj to wszystko i możesz sobie słuchać muzy z karty. A, ktoś powie, no ale jak słuchać muzy z karty, jeżeli to nie ma głośników? No bo nie ma, ale przecież każdy motocyklista, tak dobrze mówię, ma interkom, ma głośnik, jakiś najczęściej słuchawkę, czy tam jakieś, no ma te swoje te, żeby porozumiewać się, czy cokolwiek. Więc łatwo jest to wszystko, z tego można dzwonić, z tego można gadać, tu można słuchać muzyki, no mega. Oni dają taki zestaw, to podpinasz pod akumulator, to jest z bezpiecznikiem, przykręcasz sobie na wtyczkę wodoodporną, pyk, pyk, pyk. Tu podpinasz, zaraz to podepniemy wszystko pod motor, to pokażemy Wam, jak to fajnie wygląda. No i mówię szczerze, ten dostaliśmy. W końcu żeśmy coś dostali. Tak, i to jest pierwsze nasze rozpakowanie, więc nie pytajcie nas na razie, czy warto. No. Bo będziemy to testować, więc dopiero będziemy Niego jest takie coś, podpinasz to pod akumulator. Jeżeli chcesz, żeby Ci tego nie zawinęli, bo to jest na kulowym tym uchwycie, odpinasz sobie wtyczkę, zabierasz to, czy chowasz do kufra zamykanego i w ogóle. Więc to jest jedna fajna sprawa. Drugie to, bo ja testowałem sobie to w domu i już sobie instalowałem, żeby po prostu się widziały przez Wi-Fi, przez Bluetootha. Tu mamy na USB 5V małą przetwornicę, która jest 12V. I to też oczywiście jest, że podpinasz pod tą samą wtyczkę, pyk, pyk, pyk i możesz to w ten sposób używać, nie? Kluczyk, uchwyt, mocujesz to. No mega, no ja jestem podjarany, bo mi się to od razu podobało, ale mówię, jak mam kupić sobie, to lepiej kupić sobie do auta, a do motoru najwyżej wykombinuję, że będę tak jeździć, nie? Dla pizzy, tylko bałem się, że to po prostu, no zresztą jak pokazywaliśmy Wam w filmie, padał deszcz wtedy, jak ja to przykładałem do motoru i w ogóle. No i mi się żal zrobiło mnie. I mi jest i mam coś wreszcie za darmo. To nie jest za darmo, bo jeżeli ktoś coś pokazuje na YouTubie, to nie robi tego za darmo, tylko robi to za produkt, czyli w barterze, nie? Ale ludzie to uważają, to, bo dostałeś to za darmo. No, no nie,
za darmo, to by nikt nic nie dostał, dlatego wy nie dostajecie, bo nie jesteście w stanie zrobić recenzji. No dokładnie. Może recenzje nie są profesjonalne, nie wiadomo jakie, ale... No, my jesteśmy od recenzji, my pokazujemy to, co używamy na co dzień. To jest fajne, zaraz wam pokażę, jak to bardzo mało prądu ciągnie. Dobra, idziemy do motoru. Odciągniemy ten. Oh. Fajnie, bo stopniał śnieg. No, ale jutro i tak ma padać. A kamper sobie tam zimuje. Jutro i tak ma śnieg padać, więc nie mów, że fajnie. No, ma spaść śnieg, ale to, że nie ma teraz śniegu u nas, to jest fajne ten. Bo u nas bardzo często jest śnieg przez całą zimę. Miałem oryginalną powłokę, taką fajną, firmową, nie będę mówić jakiej firmy. Po roku czasu się rozpadła. Kosztowała kupę kasy, co? Utleniła się. No? Takie same mamy do rowerów i do hulajek. I one po prostu się utleniają. Więc kupiłem tańszą i o wiele grubsza jest. I o wiele lepsza. I naprawdę jak na razie to zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy za sezon, nie? Bo u nas stoi to wszystko na zewnątrz, więc jest jak jest. W tym motocyklu może być problem, bo tutaj nie ma kierownicy w ten sposób. Więc trzeba by było... Ty, ale to można by było chyba tu złapać. Kurna. No, tego nie przewidzieliśmy. No, tego nie przewidziałem. To ja myślałem, że to jest normalna kierownica, a to jest jak w skuterze właśnie. No, więc jest lipa. No, ale dobra, do tamtego będzie lepsze. I tak nad morzem, no to bardziej potrzebne jak tutaj, w tamtym motocyklu. Dobra, pokażę wam, jak to będzie wyglądać. Prawie jak 75-calowy telewizor w domu. Nie, no, ma 7 cala. Więc oni mnie pytali, czy chcę model 5-calowy, czy chcę model 7-calowy. Ja mówię, no taki, żeby był wielkości telefonu, nie, no to 7 cali ma telefon mój Samsunga, więc... No twój telefon nie jest taki wielki. Nie? No poczekaj. Coś ty. Nie? Nie. No, Marek ma problem z cyferkami. Oj tam. Zawsze zawyża. Dobra, podłączymy to. Jak każdy mężczyzna. Ha. No i na razie podłączyłem to w ten sposób, czyli przez przetwornicę. 5V na 12V, żeby wam pokazać, kurde, żeby mi to nie poleciało, jakie to ma ładowanie. Jak to się podłączy, czekaj, włączymy go, włącznik jest też wodoodporny, no wszystko, no to już jest... No, oby tak było, bo... No, i to, z tego co pamiętam, bo ja mówię, raz to podłączałem do tego, bierze sobie 8W. 8W w motorze. 8. No, tutaj. To jest to zużycie, nie? Tak, no i tak to sobie bierze i mówię, tu mamy wszystko i mamy kartę, czyli czytnik kart. O, od razu widzi mój telefon, zaraz się będzie łączyło. Mamy Android Auto, CarPlay, czyli no, zamiennik ten Android Auto, już się łączy. Od razu sam z siebie. Tylko, że ty masz tam włączony, no i od razu się połączył, nie? Także już jesteśmy połączeni. Można z tego wyjść, nie? Dzwonić z tego można. Mówię, można słuchać muzy, no wszystko. Dla mnie to jest fajna rzecz, tylko to nie kosztuje, to nie jest tanie. To nie są tanie zabawki, no ale do motoru, do motocykla wszystko kosztuje. Co by nie chciał. Więc moim zdaniem, no. Jak ktoś chce, to kupi. Jak nie, nie zmuszamy. Ja mówię, dostałem. No i będziemy nie testować kupiłem. W sezonie. Pierwszy model 903 kupiłem sobie. I tak to wygląda, nie? I tutaj jest ten kabel, na którym podepniemy się pod akumulator. Wypuścimy sobie kabelki. Na tym będzie tylko takie coś wystawało. Mhm. Mówię, to jest wodoodporne. Więc taki bajer. Nawigacja. Czyli mówię, taki typowy Android, ten, Android Auto, nie? Tylko to jest w motorze wtedy. No i wtedy sobie wybieramy, czy janosika, czy gogle, czy cokolwiek, czy stacje radiowe, bo to wszystko idzie przez telefon. Telefon trzymasz w kieszeni, telefonu nie musisz używać, nie musisz go kompletnie wyciągać. Wszystko mamy na tym. No i mówię, jak to się podepnie, tylko mówię, nie chcę teraz tego podpinać. Pokaż tutaj. Musisz właśnie mi. Ten uchwyt wymyślić, nie? No, muszę uchwyt wymyślić. Ja nie pomyślałem, bo był motor przykryty całą zimę, więc... No lipa, nie? No i fajnie mówię, że tutaj można się łączyć przez interkom i można gadać wtedy przez interkom, więc telefonujesz sobie, pyk, cześć mamo, czy tam cześć Madzia, co słychać, pyk, pyk, rozłączasz. A nie, no jak na motorze odbierzesz telefon? Nie odbierzesz. No fakt, można się połączyć telefonem, który masz w kieszeni, wtedy przez interkom i bez tego, ale tu masz i nawigację i wszystko. No taki bajer, no. Ja o tym marzyłem. Znaczy u nas to też dlatego fajne są te ekraniki dodatkowe, no. Że my telefon markowy, tym akurat, który nagrywamy, właśnie zawsze nagrywamy i chodzi o to, żeby się nie rozładowywał, a nawigacja bardzo rozładowuje telefon. Tak, to po pierwsze, a po drugie ja mam gniazdo USB-C zepsute w nim, w moim telefonie i jest problem łączyć go, podłączać do ładowarki, podłączać mikrofony, no wszystko jest problemem w moim telefonie, więc trzeba byłoby albo zmienić telefon, albo chociaż samo gniazdo USB, nie?
patrzyłem, takie gniazdo jest, ja chyba sobie rozbiorę telefon, wymienię baterię i wymienię gniazdo USB. Wieje, nie wiem, czy będzie nas dobrze słychać. No i tak jak widać, podłączamy tutaj kabelkiem pod akumulator, który dostajemy oczywiście w zestawie. Jeden kabel, drugi kabel, tak jak pokazywałem, wszystko dostajemy. No i ten uchwyt dostajemy, tylko że u mnie ten uchwyt nie zda egzaminu, ja muszę go jakoś inaczej sobie zrobić. Tu nie zda egzaminu. Ale przy tamtym Kimco, co Magda nazywa go Harley'em, on wygląda tak Harley'owo. No my się śmialiśmy, tytuł był prześmiewczy naszego filmu, że mamy Harley'a Davidsona, no ale to nie jest Harley, tylko wiadomo, to jest taka tajwańska podróba, nie? Ale Harley'owców dzięki temu poznaliśmy. No i dzięki temu poznaliśmy bardzo fajnych ludzi. O, tu jest pokazane lepiej, jak to zamocować, tylko widzisz, na rurce. Mocujesz to w ten sposób, ja to muszę jakoś inaczej wymodzić. No. Oczywiście masz tam amplituner, wszystko możesz sobie poustawiać. Dzwonienie, no, nie będę pokazywać, bo jak ktoś będzie chciał wiedzieć, to model CarPride 703, typowy do motocykla, o, tu jest pokazany. A jak chcecie wiedzieć, czy się nadaje, no to musicie poczekać kilka miesięcy. No bo wtedy weźmiemy sobie nadmorze i będziemy testować, tylko nie mam interkomu. Józef, nasz znajomy tutaj taki z naszej miejscowości, pozdrawiamy Józefa, mówił, wysłał mi zresztą interkom, mówi, Madzia, kupcie sobie taki, będziecie ze sobą gadać, jak będziecie na motocyklu. No wrzuciłem sobie na razie do obserwowanych. Na razie póki co do siebie krzyczymy. No, a jak jedziemy, to krzyczymy do siebie, bo nie mamy, nie? Żadnego i tak to wygląda u nas, nie? No dobra, nie będę zanudzać, bo ileż można. Dzisiaj tak króciutko, motocyklowo, chcieliśmy w ogóle wsiąść na motocykl i się przejechać. Ale dzisiaj jest pogoda tak tragiczna, polowaliśmy na pogodę, ale nie idzie. No ale ma padać śnieg jeszcze dzisiaj. No, no właśnie, zimno jest strasznie. Był jeden dzień takiego w miarę słoneczka, ale nie mieliśmy wtedy czasu. Po prostu u nas jest zima na całego, zawsze jest brzydko zimno. Jak nie ma śniegu, to nawet jest fatalnie, także na szybko dzisiaj będziemy testować sprzęt. Jak mówiłam wcześniej, dopiero za kilka miesięcy będziemy wiedzieć co i jak. Nie teraz. Także nie miejcie nam tego za złe. Pokazujemy, że coś takiego po prostu istnieje. No. Dobra, ja się biorę za montaż budek, bo jutro ma być śnieg, a chcę zdążyć jeszcze przed śniegiem wszystko to zrobić, nie? No tak, no Marek ma robotę. On ma swoją, ja mam swoją, każdy ma jakieś tam. Więc tak na szybko. No. Pozdrawiamy, dziękujemy za wszystkie komentarze, lajki i za suby. Suby tak. Są ważne. Także... Dzięki, że chcę wam się oglądać. I spadł śnieg, i jest zimno, i taka nowa zajawka. Na domeczki dla ptaszków, bo w zimie wspieramy ptaszki, dokarmiamy je do wiosny, a na wiosnę już nie, bo jak już zaczyna się robić ciepło, marzec, kwiecień, to już wtedy zaczynają szukać sobie same żarcia, więc wtedy już nie powinno się. I robimy jeszcze im kule tłuszczowe, robimy, no dajemy im w ogóle dużo, dużo, dużo fajnych rzeczy. A zima zrobiła się, jaka się zrobiła. Było minus 15 i więcej, było więcej śniegu. Teraz już jest bliżej zera. Śnieg zaczyna topnieć. Już powoli robi się znowu fajnie. I takie medaliony, kule tłuszczowe robiliśmy. Smalec rozpuszczony, wrzucony muslin dodatkowo. Jeszcze co tam było, słonecznik łupany i takie inne rzeczy. Nie dość, że fajnie to wygląda, to jeszcze coś tam, no z tej strony jeszcze się nie zwiedziały, że mają, bo na ogół siedzą na tarasie u nas. Tam mamy i słoninkę powieszoną i też takie medaliony. I oprócz tego w spodeczku dokarmiamy. Jak już ktoś się decyduje na dokarmianie, to trzeba to robić sukcesywnie cały czas, nie? Po prostu nie można tego tak, że a, mam ochotę, to nasypię. No nie, bo ptaki codziennie czekają, codziennie chcą jeść, codziennie szukają jedzenia, jak jest mróz, jak jest zima. No i jest jak jest. Niby ładnie, niby pięknie. O, magnolia, już mam pączki. Posadziłem dwie magnolie. Tu jest jedna, a druga jest tam przy bramie. Tamta jest dużo większa. Tamta już jest wyższa ode mnie, też ma pączki. No i taką restaurację zrobiliśmy dla ptaszków. Przylatują sikorki, przylatują jakieś takie z czerwonymi brzuszkami. Tu mają i orzechy, i słonecznik łupany, i dynie. No wszystko, co jest takie tłuszczowe. Tu mają owocki, tylko trochę przymarzły. Tu jedna kulka. Tutaj mięso, skrawki z tłuszczem. Tutaj sama słonina, tu kulki. Także mają co jeść. No i takie widoki mamy. Pięknie jest. Pięknie jest. Tylko słońce, żeby jeszcze na panele dawało czadu.
bo tam jest cień od drzew. No taki mamy ogród przez te choinki, że mamy dużo cienia. Wszędzie jest słońce w koło sąsiadów jednych, drugich, trzecich, a u nas przez to, że mamy choineczki. Ktoś tam pisał, żeby je ściąć, podciąć czy coś. Magda nie chce to po pierwsze. O, także tyle. Piękne widoki. Super wygląda to. Także lubimy górki i lubimy morze. Dlatego pół roku tu, pół roku tam.